Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom obchodzony corocznie 10 września jest okazją do zwrócenia uwagi na jedno z najpoważniejszych problemów zdrowia psychicznego. Spotykamy się z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. Dzisiaj dokładnie 10 września obchodzimy dzień. Jest to bardzo wielkie wydarzenie, obchodzimy je po raz 7 bodajże z kolei, 5 raz w porozumieniu z Fundacją Terapia to nie wstyd, która tutaj z nami jest sercem, a także zdalnie, ponieważ podstawowe organizują wydarzenie w Warszawie w Centrum Kopernika. Ono tam w tej chwili dokładnie się odbywa, a w wielu miejscach współpracujących, tak jak Bełchatów, odbywają się wydarzenia regionalne. My w Bełchatowie to chcieliśmy te obchody połączyć z taką kampanią, akcją informacyjną dotyczącego naszego Centrum Zdrowia Psychicznego. Chcieliśmy przypomnieć jeszcze raz, że od 4 lat w Bełchatowie działa Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmuje odpowiedzialnością terytorialną cały powiat bełchatowski, a niedługo być może będzie poszerzony jeszcze o kolejny powiat. To oczywiście wtedy Państwo się dowiecie pierwsi albo jedni z pierwszych. I powiem tak, dzisiaj jest dzień zapobiegania samobójstwom, nie dzień samobójstw, jak usłyszałem na przykład w jednej ze stacji radiowych dzisiaj, więc celebrujemy tą okoliczność, że osobom w kryzysie, również samobójczym, można pomóc. I to jest nasz przekaz. Oczywiście Państwo wiedzą i wszyscy to wiedzą, bo ten temat jest znany i jest potrzebny, trzeba o tym wiedzieć, że codziennie umiera w Polsce z powodu samobójstwa 15 osób, na świecie co 40 sekund jedna osoba, że 3 razy więcej niż w wypadkach samochodowych ginie osób w wyniku prób samobójczych, ale to są informacje, które trzeba przekazywać też umiejętnie, aby tutaj nie uzyskać odwrotnego efektu, tak zwanego efektu Wertera, prawda? My, nasz przekaz jest jasny. Terapia to nie wstyd. Tak jak nazywa się fundacja, tak jak my mamy tutaj dzisiaj to wszystko napisane na koszulkach. A więc, krótko mówiąc, zapraszamy osoby, które mają jakiekolwiek problemy psychiczne. Samobójstwo jest na samym końcu najbardziej dramatycznym, desperackim aktem w wyniku często zaburzeń psychicznych, ale również występuje u ludzi zdrowych. My niesiemy pomoc wszystkim, osobom chorym, osobom w depresji, osobom w kryzysie i osobom zdrowym, którzy z jakiegoś powodu przyszło im do głowy właśnie takie rozwiązanie. Dlatego jeszcze raz o tym powiem, że w Bełchatowie taka pomoc jest dostępna bardziej niż w innych miejscach, to znaczy na takich samych zasadach jak w innych miejscach polskich, gdzie działają centra zdrowia psychicznego, czyli codziennie, całodobowo mamy tutaj 5 jednostek, które są w ramach centrum, to jest oddział całodobowy, dzienny, poradnia zdrowia psychicznego, punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny i co jest takim nowością, innowacyjnym rozwiązaniem od kilku lat, zespół leczenia środowiskowego. Terapia to nie wstyd, podkreślali organizatorzy dzisiejszej akcji. Centrum Zdrowia Psychicznego mieszczące się w bełchatowskim szpitalu oferuje wsparcie dla osób zmagających się z kryzysami emocjonalnymi, depresją czy myślami samobójczymi. Osoby w kryzysie emocjonalnym, osoby, które są świadkami czyjegoś dramatu, czyjegoś nieszczęścia, czyjegoś kryzysu, serdecznie zapraszamy do Centrum Zdrowia Psychicznego. Zostanie udzielona pomoc. Osoby takie zagrożone samobójstwem mają tą pomoc właściwie natychmiast. Mogą się zgłaszać też do nas oczywiście rodziny osób, które zmagają się z jakimiś trudnościami, z depresją, ale nie tylko. Są udzielane różne świadczenia, psychoterapia jest również od wielu miesięcy w Centrum Zdrowia Psychicznego dostępna, a Narodowy Fundusz Zdrowia. Samotność, brak zrozumienia ze strony bliskich, niechęć do rozmów, spotkań czy poczucie bezradności i braku wiary to niektóre z sygnałów zagrożenia samobójczego. Często osoby cierpią w ukryciu, często cierpią w czterech ścianach.
i trudno jest zrobić ten pierwszy krok, żeby zadzwonić, żeby przyjść. Dlatego też nasz punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny też jest dla takich osób. Właściwie pomoc zostaje udzielana z marszu i ustalana ścieżka dalej, żeby taką osobę zaopiekować, żeby nie doszło do tragedii. Natomiast też, tak jak mówię, zwracam się do rodzin, do przyjaciół zaniepokojonych stanem zdrowia, zaniepokojonych jakimiś zmianami widocznymi w funkcjonowaniu osób bliskich. Również mogą uzyskać pomoc, konsultacje i pomoc też w takim ustaleniu drogi dotarcia do danej osoby. Jeśli potrzebujesz pomocy lub znasz kogoś w kryzysie psychicznym, zadzwoń. Telefon kontaktowy do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego to 48 788 951 333.